PS5 Slim to konsola, która stosunkowo dość niedawno ukazała się na polskim rynku. Jak wygląda przy jej poprzedniczce i czy godnie zastąpi jej miejsce, to postaram się Wam przedstawić w dzisiejszym materiale. Dane techniczne. To one są czynnikiem, który zmienia się w nowych modelach dość gwałtownie. Między procesorem, kartą graficzną, pamięcią RAM zmieniła się tylko pojemność dysku, który teraz ma pamięć 1 TB, kiedy w poprzedniej odsłonie miał on 825 GB. Dodatkowo do dyspozycji mamy jedno gniazdo HDMI, dwa gniazda USB typu A, dwa gniazda USB typu C oraz Ethernet. Zmienił się również kształt przycisku umożliwiającego wyciągnięcie gry z napędu optycznego. Kolejną zmianą, tym razem jeżeli chodzi o parametry techniczne, to zmniejszone są gabaryty konsoli o około 30%. PS5 z dyskiem ważyło 4,5 kg, teraz waży troszkę ponad 3 kg, mianowicie 3,2. Jeżeli chodzi o wymiary, to prezentują się one następująco. Do wyboru mamy dwie opcje konsoli, tak jak w poprzednim przypadku, z napędem lub digital. Do tej drugiej możemy dokupić napęd optyczny, otrzymując wtedy pierwszą opcję. Wiadomo również, co znajduje się w takich zestawach. Dostajemy w zależności od wersji 1 lub 2 kontrolery DualSense, które niczym się nie różnią od poprzednich. Dwie stopki, które pozwolą nam tą konsolę położyć, lecz to niestety tyle z podstawek, gdyż aby postawić konsolę pionowo, należy zakupić podstawkę kosztującą 140 zł bez grosza. Wygląda ona moim zdaniem bardziej estetycznie niż wcześniej, ale to jedyny plus tej opcji. Czy warto kupić nowe PS5? Myślę, że tak, jeżeli nie macie poprzedniego modelu, który staje się już niedostępny. Mniejsze gabaryty są tutaj zaletą, bo wiem, że wiele posiadaczy miało problem z przechowaniem tej konsoli, bo po prostu była za duża. Lecz jeżeli już macie PS5, to nie ma sensu jej wymieniać. Nie są to tak gwałtowne zmiany, by były warte następnych zakupów. Oczywiście ostateczną decyzję zostawiam Wam. I tak w 4 minuty udało nam się scharakteryzować nową konsolę od PlayStation. Mam nadzieję, że taki krótki materiał Wam pomoże w ukształtowaniu opinii na zapytanie zawarte w tytule. Do zobaczenia za niedługo. Cześć!